Państwu Pan Tomasz Poręba, mój dobry kolega z Parlamentu Europejskiego. Przywitał mnie takimi słowami, że aż dech mi zaparł w piersiach i nie znajduję słów, żeby podziękować za tą słowną szczodrobliwość. Jeżeli choć część z tego jest prawdziwa, mam nadzieję, że jest, to i tak czuję się mocno wyróżniony. Serdecznie dzięki za te słowa, na które nie byłem przygotowany, przyznam się. Proszę Państwa, cieszę się, że tutaj jestem. Jak Pan Tomasz Poręba mnie zapraszał, może potwierdzić, że się nie opierałem. Pana Marszałka Ortyla spotkał na Uniwersytecie Jagiellońskim, no też się nie opierałem, także jestem tutaj naprawdę z czystej przyjemności i powiedziałbym potrzeby serca. Zostałem poproszony, żeby powiedzieć kilka słów, nie będę mówił długo, kilka słów o tym właśnie, co się dzieje. W instytucjach europejskich w związku z relacjami Unia Polska, czy Unia, a rząd Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, zacznę od tego, bo padają czasami takie stwierdzenia, że ten stan napięcia i nerwowości i te słowa, które się, niedobre słowa, które się pojawiają, że to jest dlatego, że my popełniliśmy trochę błędów i że sprowokowaliśmy i że różne rzeczy zrobiliśmy nie tak. Proszę Państwa, nikt nie jest doskonały, zawsze coś jest nie tak. I oczywiście trzeba się starać, żeby było lepiej, trzeba unikać błędów, trzeba być bardzo ostrożnym, pracować tak jak trzeba i nie mieć żadnej taryfy ulgowej wobec siebie. Ale nie oszukujmy się, przecież to nie chodzi o to, żeśmy jakieś błędy popełnili. Nawet jakbyśmy działali w sposób arcymistrzowski, a nie składalibyśmy się ze zwykłych śmiertelników, ale z jakichś aniołów, którzy by tutaj nagle spadli z nieba i wstąpili do Prawa i Sprawiedliwości. I tak by nas spotkało to, co nas spotyka. Bo myśmy zresztą to przewidywali. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to będzie bardzo trudno, bo się powtórzy ta niesłychana agresja wobec nas i w Polsce, i za granicą. Ale pamiętajmy, że jesteśmy w sytuacji znacznie, znacznie lepszej niż byliśmy kiedykolwiek. I że Polska dzięki temu jest w sytuacji dużo lepszej niż była przez te ostatnie 25 lat. Także słuchajmy tych wszystkich krytyk, które nas spotykają, bo w tych krytykach może być zawsze coś słusznego, ale pamiętajmy, że kurs jest dobry, że nie ma tu niczego zaskakującego, że trzeba ten statek, jakim jest Polska, prowadzić po tym kursie do celu, jaki został wyznaczony. Dlaczego, skąd się biorą i na czym polegają te problemy, które teraz mamy z Unią Europejską? Ja zwrócę uwagę na trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że my jesteśmy, nasz rząd jest rządem, no, nazwijmy to prawicowym czy konserwatywnym. Otóż Unia Europejska czy Europa w całości to jest kontynent, gdzie politycznie dokonało się przesunięcie na lewo w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Z różnych względów, ale przez ostatnie dziesięciolecia Europa się wyraźnie przesunęła na lewo. I każdy rząd konserwatywno-prawicowy, który powstaje, już na samym wstępie, a często zanim jeszcze powstał, zanim jeszcze odbyły się wybory, staje się przedmiotem krytyki. Tak było z nami, tak było w przypadku innych krajów. Natomiast jeśli powstaje rząd lewicowy,
bardzo lewicowy, powiedziałbym lewacki, nie ma najmniejszych problemów. Hiszpanią przez parę lat rządziła partia skrajnie lewacka. Nie było najmniejszego powodu. Natomiast tutaj, zanim cokolwiek się jeszcze stanie, już jest taka reakcja nieufności, a często wrogości. Więc to jest jedyna rzecz. My poniekąd, proszę Państwa, trzymamy czy bronimy tej prawej strony polityki europejskiej, czy powiedziałbym wręcz cywilizacji europejskiej, tej, która ma mocne zakorzenienie w europejskiej tradycji. Ja powiedziałem nawet, że to my bronimy tak naprawdę Europy, tej Europy pisanej wielkimi literami, tej Europy, prawda, dzięki której stworzono taką tak znakomitą cywilizację. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Unia Europejska znajduje się w tej chwili w kryzysie, bardzo poważnie. Ten kryzys ma kilka wymiarów. To są oczywiście imigranci, z którymi nie wiadomo co robić, a którzy przybywają tutaj w ogromnych ilościach. Już widać, że ani nie ma tyle pieniędzy, ale ani nie ma tak sprawnych instytucji, ani żadnych mechanizmów, żeby to wszystko jakoś wchłonąć. My już to wiemy, prawda? Ludzie żyjący w Europie już to wiedzą. Nawet niektóre rządy zaczynają do tego dojść. To jest problem. Schengen. Już zaczynają się pojawiać kontrole graniczne. Tu z panem posłem przekraczamy granicę francuską, jadąc do Strasburga. Już musimy pokazywać dokumenty tożsamości i wyjeżdżając też musimy pokazywać. To co w sprawie bezpieczeństwa, przecież na wschodzie ciągle jest konflikt z Rosją. To jest mnóstwo innych rzeczy, które są w Europie. I Unia Europejska, która zdaje się instytucjonalizowana, bardzo boi się krajów, które są niepokorne, które mogą być niepokorne. Boi się, pewnie mając w pamięci rząd Orbana, Europa cierpi w ogóle na kompleks Orbana. Unia cierpi na kompleks Orbana. Jeżeli musi jakieś zagrożenia, to zawsze albo to może być w przypadku Orbana. I Unia Europejska ma hasło jedność w wielości, ale coraz bardziej to zaczyna być jedność w jedności. Nie chcą dyskusji, nie chcą wspólnego rozwiązywania problemu. Coraz bardziej te problemy rozwiązywane są na górze, w sferach czy w miejscach, które nie są ugruntowane w prawie europejskim czy w procedurach europejskich. I to mi pozwala przejść do trzeciego punktu. To znaczy właśnie tej tendencji centralistycznej w Europie. I przypadek Polski to jest taki przypadek, który pozwala w sposób nieprawny, w sposób niekonstytucyjny, niezgodny z traktatem, wzmocnić ją instytucję centralną, którą jest Komisja Europejska. Komisja Europejska to jest taka instytucja będąca czymś w rodzaju rządu europejskiego. Prawda? I nagle Komisja Europejska nagle wtrąca się w bardzo konkretne rozwiązania instytucjonalne w Polsce. Na przykład na jakiej zasadzie w Trybunale Konstytucyjnym mają zapadać decyzje, czy zwykłą większością, czy kwalifikowaną. No. Dlatego właśnie tę sprawę polską, czy ten problem Polski, który nie jest żadnym problemem, jest traktowany jako okazja, żeby tę pozatraktatową kompetencję najpierw sobie przyznać, a później ją wzmocnić i uczynić rozpowszechnioną praktyką. I do tego nie wolno dopuścić. Do tego polski rząd nie powinien dopuścić. Myślę, że nie dopuści.
Ale patrzmy na to, co się dzieje, nie jako problem Polski, bo to nie jest problem Polski. Problem Trybunału Konstytucyjnego w minimalnym sensie jest problem Polski, no bo w ogóle życie w Polsce to polega na zawsze na rozwiązywaniu jakichś problemów. Nie ma tu niczego ekstraordynaryjnego. Ale to jest w dużym stopniu problem europejski. Mamy problem europejski. Mamy problem powstawania zasad rządzenia i procedur, które nie mają podstaw w prawie europejskim i które jakoś trzeba powstrzymać. Często słyszy się taki zarzut. Czemu wy tam się tak stawiacie, skoro przecież jeśli zgodziliśmy się wejść do Unii Europejskiej, to wraz z dobrodziejstwem inwentarza godziliśmy się na to, żeby właśnie być przedmiotem krytyki innych. Nie, proszę Państwa, na to nie godziliśmy się. Zupełnie na to nie godziliśmy się. Godziliśmy się na zupełnie inne rzeczy. Godziliśmy się na to, że w gronie państw suwerennych możemy zastanawiać się nad tym, czy jakieś państwo rzeczywiście nie łamie praworządności w swoim systemie. Natomiast nie godziliśmy się na to, żeby jakaś biurokratyczna instytucja składająca się z ludzi niewybranych, lecz co najniżej zatwierdzanych i zrzucanych przez rządy na spadochronie, żeby ona nam mówiła i żeby ona mówiła polskim organom ustawodawczym, jak one mają rozstrzygać pewne kwestie. W czasie tej debaty w Parlamencie Europejskim jeden z komisarzy powiedział coś takiego, pani premier, powiedział coś takiego, że jeżeli będziecie mieli gotową tą dużą ustawę medialną, to zanim ona zostanie przedłożona Sejmowi, to macie ją przedstawić Komisji Europejskiej, która powie, czy to jest dobre, czy złe. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne, żeby decyzje w takiej sprawie mogły być zatwierdzane bądź niezatwierdzane w taki czy inny sposób przez Komisję Europejską. Ona nie powinna mieć z tym nic wspólnego. Są inne sposoby rozstrzygania takich kwestii, ale z pewnością nie Komisja Europejska i z pewnością nie komisarz Ettinger czy jakikolwiek inny. A więc pamiętajmy, że to, co tutaj, o czym piszą media, pokazują, to ma ten kontekst szerszy, a mianowicie jak, w jakim kierunku idzie Unia i jaka jest w tym nasza rola. Proszę Państwa, nie chcę więcej tutaj przedłużać tego mojego krótkiego wystąpienia. Powiem tyle. Ta batalia, która się toczy, ona będzie trwała jeszcze. Nie miejmy żadnych złudzeń. To nie jest tak, że to się szybko zakończy. Ten scenariusz węgierski, który jest przerabiany w Unii Europejskiej, będzie tutaj powtarzany, więc może nawet bardziej intensywnie. Ale to nie jest coś, co powinno w jakikolwiek sposób nas odciągać od tego, co my tutaj mamy robić. Jeśli będziemy dobrze wykonywać naszą pracę na poziomie samorządowym, na poziomie centralnym Warszawy i my tam w Unii Europejskiej. Jeśli będziemy robić te wszystkie rzeczy dobrze, prawda? Jeżeli będziemy mieć poparcie społeczne, takie jakie mamy, może nawet jeszcze większe, jeżeli to wszystko będzie zrobione dobrze, jeżeli to wszystko będzie robione z obowiązującymi regułami, to nie mamy powodu się martwić ani tym, co piszą gazety w Niemczech, w Anglii, Francji czy Stanach Zjednoczonych, ani nie mamy powodu obawiać się tych wszystkich groźnych pomruków komisarzy, czy komisarzy z Komisji Europejskiej, czy innych przedstawicieli instytucji unijnych. Zupełnie nie mamy powodu, ponieważ tak naprawdę wszystko, co najważniejsze, toczy się tutaj. To Państwo jesteście tymi najważniejszymi aktorami, a my
od czasu do czasu z panem Tomaszem Porębą, jak coś potrafimy państwu pomóc, to będziemy pomagać. Ale to państwo jesteście tymi reżyserami, scenarzystami i aktorami. Wszystkiego dobrego.